Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights, Hordy Podmroku. Wygląda na to, że pokonaliśmy bossa północnej części poziomu pierwszego. Jest tutaj kilka rzeczy do przeszukania. Zróbmy to. Dzięki. Pułapeczka. W sumie po co ten młodszyk teraz, nie? Czy niektóre pułapki mogą być upierdliwe? A niektórych skrzyń nie da się wyważyć, jak widzieliśmy. Okej, no był niby inteligentny. Ale miał fajny topór i to niestety zaważyło na tym, że musiałem go zabić, mu ten topór zabrać. Chciałem sobie tu odpocząć jeszcze. I lecimy spróbować ogarnąć południową część. Ale chyba będziemy musieli próbować się tam dostać za pomocą portali. Bo jak wchodzimy przez drzwi, no to tam nie ma przejścia dalej nigdzie. Sorry cały czas za to gardło. Więc no, pozostaje nam kombinowanie właśnie z portalami. Teraz gdzie tu jakiś portal jest? Gdzieś tu widziałem go niedawno. Ostatnio ogólnie dużo rzeczy się natłoczyło właśnie, więc te odcinki są nagrywane tak kurde. No nie ma zapasu dużego, więc jakieś takie właśnie wydarzenie, które mogłoby zaważyć na tym, że nie dałbym rady nagrywać, to kurde by się okazało, żeby mogło odcinków nawet przez jakiś czas nie być przez to, ale nic takiego na razie się nie wydarzyło, a już niedługo będę mógł nadrobić, więc powinno być ok. Ale kardziołko musimy wytrzymać. Losowo. No spoko, tylko tutaj bym chciał bardziej. Chyba, że to wszystko już jest też, nie? Ale raczej nie, no gdzie? Ileż miejsca jeszcze. Zresztą tu nie byłem, w Sanktuarium Twórcy Bomb i nie wiem, jak się tam dostać. Siema. Ojej. Gdzie jestem? Dobra, tu jest trochę inaczej już. Tylko czy to coś zmienia? Tam widać, że coś jest, no nie? Jakoś tam się trzeba dostać. Tu widzimy, że coś jest, kurde. Ale nie ma ukrytych drzwi ani nic. Może jakiś jeden portal jeszcze tam prowadzi. Pozostaje nam właśnie tak próbować chyba. Że nas w końcu po prostu portal przeniesie gdzieś tam, gdzie jeszcze nas nie było. No bo jak inaczej?
Znowu tu, tak? Chyba, że tu się jakiś most otwiera jeszcze. No jeszcze raz mógłbym tu spróbować przyjść, ale... Albo jakieś ukryte drzwi nie widzę. Też jest opcja, no nie. Jeszcze trochę. No dobra, jesteśmy tu. I znowu jesteśmy gdzieś w zamkniętym, jak w jakiejś dupie, nie? I co nam po tym ogólnie? No? Tutaj też są jakieś dziwne filary, tak jakby... Coś tu może trzeba uruchomić, też jakieś portale uruchomią. Że na przykład przejdziemy przez tutaj, czy portal przejdziemy i wyjdziemy tu. Tylko pewnie coś trzeba zrobić, to nie? Dobra, jesteśmy blisko wejścia na południe, to chodźmy. I zobaczmy jeszcze raz. No i tutaj też tak trochę wygląda, jakby mógł być jakiś portal, tylko... Czy coś tu się da zrobić? Coś musiałem ominąć. Ewentualnie mówię, nie widzę jakichś ukrytych drzwi, na przykład tu gdzieś. O, tu są ukryte drzwi, na przykład. Tylko, że te widzę. Ale to nic, że je widzę. Tu też jest portal, do którego nigdy się jeszcze nie przeteleportowałem. To są te statuły, co kurde, otworzyliśmy sobie nimi drzwi i tam była skrzynia, ale to wszystko. Czy coś jeszcze mogę zrobić? Tu na przykład nie byłem nigdy, teraz obok. Ale nie widać żadnych ukrytych drzwi, żeby tam prowadziły. Tutaj też jest portal, ale jak to portal, to pewnie nas po prostu wywieje obojętnie gdzie, losowo. Dobra, przejdźmy się jeszcze raz. Tutaj tak sprytnie sobie otworzyliśmy drzwi, ale czy coś jeszcze? Oprócz tej skrzyni tu nic nie ma, kurde. Nawet nie wygląda na to, żeby się tu jakiś chyba miał zrobić most. Więc to po prostu było chyba do skrzyni. Ale wiemy na pewno, że tutaj jest więcej rzeczy do znalezienia. Tylko nie wiem, jak się tam dostać, cholera. Jest też szansa, że nie widzę jakichś ukrytych właśnie... W sensie, że nie, że nawet ja osobiście nie widzę, tylko nasza postać tam. Jedyną opcją jest ten portal tam gdzieś. W tej chwili. No bo co innego. I tak nas będzie losowo przerzucać. To mi się akurat właśnie nie podoba, no bo... Co ja wam teraz wymyśleć, nie? Co ja mam... Jak... Zero podpowiedzi, co mam zrobić? Nie mam pojęcia. Cześć, wróć. Co to jest? A, na północ, to jest przejście. Jak się dostać tam za te ściany? No chyba, że jest taka akcja, że na razie się nie dostaniesz, musisz wrócić później po coś tam, ale no...
też można by jakby to poinformować o tym, nie? No bo... Co ja tu teraz zdziałam? Losujemy portale. I jeszcze ani razu nie wylosowało takiego portalu, który gdzieś by był tu, no nie? Na tym terenie nieodkrytym. Więc albo trzeba jakimś cudem aktywować jakieś takie inne drzwi portalowe, takie tutaj są dziwne w różnych miejscach. Tylko nie mam pojęcia jak. Albo nie wiem, no nie? Więc ogólnie no sorry, nie? Ale może wrócimy tu później i spróbujemy. Ale zobaczę ile mam teraz tych prętów. I zwyczajnie spróbujemy się dostać dalej na razie. No bo nic innego nie wymyślę na tą chwilę. Centralnie. Może gdzieś w międzyczasie rozkminimy, co tu zrobić. Czy mam dwa czerwone, jeden zielony? Tak. Szkoda zostawiać coś niezrobione, ale tam w ogóle nie mam pomysłu. Jeżeli macie, to w sumie napiszcie w komentarzu, nie wiem. Sorry. Tak i oto mamy progres, moi drodzy, dzisiaj. Poziom drugi, centrum. Matrona będzie niepocieszona, jeśli nie odzyskamy tych łańcuchów. Spróbuj otworzyć te drzwi. Ja zawiadomię dowódcę. Co to jakiś zombie był? Kurde, uciekał przed drzwiami. Poddaj się! Nie masz szans! Chyba nie. Thank you.
Kurde, za ten hełm niewrażliwości na te różne rzeczy i ten naszyjnik to po prostu tak pięknie, takie piękne trafienie. Dlatego Expert się przydaje. Dlatego szkoda bardzo, że nie ogarnąłem tam na razie. Ale myślę, że ogarniemy, można się wrócić zawsze. Może coś jest potrzebne, właśnie nie wiadomo o co chodzi. Może być też tak, że na przykład spotkamy towarzyszy i oni nam powiedzą, no nie? Że no, na poziomie pierwszym tam można uruchomić takie specjalne drzwi portalowe. Na południu, no nie? Coś takiego. Fajnie by było. Kto wie, możemy tylko zgadywać. Pechowy Jonach. Szczuri. Szczurs. Może jakbym druidem, to by mi powiedział coś. Ugbasz nie myty. Ja pierdolę. Zajebiście mieć taką ksywę, co? Ten, co się nie myje. Ten, co śmierdzi. Coś to trzeba zrobić, ale to pewnie nie, no w sumie, co? Sposób położenia kołowrotu i dźwigni sugeruje, że do piedestału można przyczepić jakiś łańcuch. Okej, musimy chyba zdobyć jakieś łańcuchy, żeby tutaj otworzyć to. 4. Czarny Jacuś rzeźnik. To kurwa Jacuś czy rzeźnik? Chociaż w sumie... Jedno drugiego nie wyklucza faktycznie. Gregor nieogolony. O kurwa, Gregor! O ty kurwa ty. Prawie mnie zabił. Nie no, tak to nie będzie. Birtron wspaniały. Argris Fudzak. Jakieś chujowe pułapki uruchamiam. Pewnie miało mi coś wyssać, ale jestem odporny. No dobra, pozostaje nam iść po kolei chyba północ, południe i wschód. Że co? Może trzeba po kolei. Fuck off, Gregor. Okej, tu się da. Co tu tyle szczurów? O kurwa. Do krzasza. Ach, zabiję ich. Sam. Ten skurwiel może być przejebany. Czekaj ich.
Nie daj im. Chyba muszę się wyleczyć. I jeszcze raz. I siekaj, skurwieli. Masz fajny topór na pieprze. Już wypiłem jeden zestaw. Pięknie. Pięknie. Gdzie z reguły za bardzo nie lubię to za dużo po dungeonach chodzić, to wydaje się, że ten dodatek będzie spoko, mimo że będzie się ewidentnie składał tylko z dungeonów. Już chociażby dlatego, że następny poziom pod górza, tak? Już chociaż przynajmniej wygląda inaczej, no nie? Niż tamten wcześniejszy, to już jest dużo. Dla mnie przynajmniej. Jest i kluczyk jakiś. Co tam dalej? Niewolnicy. Stary człowiek zbliża się do ciebie powoli, trzymając głowę schyloną, a oczy spuszczone w uniżony sposób. Rakshasa w tamtym pomieszczeniu nie żyją. Udało ci się ich zabić. Jesteś tu, by nas ocalić. Rakshasa nie żyją, a kim ty jesteś? Nazywam się Szarzisz i jestem przywódcą tych ludzi. Choć przywódca to zbyt dużo powiedziane. Każdy z nas jest tutaj niewolnikiem, nieszczęsną duszą, zniewoloną i zmuszoną do służby szalonemu czarownikowi Halasterowi. Rakshasa mieli nas chronić przed innymi istotami zamieszkującymi pod górze i jednocześnie pilnować, byśmy nie uciekli. W zasadzie i tak nie moglibyśmy stąd uciec. Magia Halastera przywiązała nas do tego miejsca. Ale teraz czarodziej zniknął, a zaklęcia trzymające nas tutaj przestały działać. Czyli teraz, gdy zabiłem Rakshasy, możecie spokojnie odejść. Gdy to tylko było takie proste, panie, ale korytarze pod górze zamieszkuje wiele innych potwornych stworzeń, nie wspominając już nawet o drołach, które ostatnio pojawiły się w okolicy. Wyjście z tych komnat równałoby się samobójstwu. Niektórym z nas udałoby się zapewne uciec, ale większość nie dotarłaby na powierzchnię. Być może istnieje jednak inny sposób na opuszczenie tego miejsca. W tej części lochów znajduje się bowiem magiczny portal, rodzaj wyjścia awaryjnego zbudowanego przez Halastera. Portal może zostać użyty jedynie przez kogoś, kto posiada odpowiedni kamień aktywacyjny. Bez niego portal jest bezużyteczny, stanowi fałszywe źródło nadziei, które kusi nas i nieustannie torturuje, gdybyśmy tylko zdobyli ten kamień. Może zdołam ja wam jakąś pomoc w zdobyciu tego kamienia. Jeżeli przyniesiesz mi ten kamień, zdradzę ci położenie pewnego potężnego magicznego przedmiotu, jednego z czterech łańcuchów, których Halaster używał do otwierania drzwi na tym poziomie. Co wiesz na temat tych łańcuchów? Podczas lat niewoli udało nam się sporo dowiedzieć na temat rzeczy stworzonych przez Halastera. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, powiemy ci wszystko, co wiemy na temat tych łańcuchów. Dobrze, postaram się znaleźć ten kamień. Dzięki ci, panie. Tylko ty możesz pomóc nam w odzyskaniu wolności i powiem ci, gdzie szukać tego kamienia. Dobrze, gdzie mogę zatem znaleźć? Halaster ukrył kamień aktywacyjny w butli Gina, którą cały czas nosił przy sobie. Teraz jednak zniknął, a wraz z nim butla.
Nie wiem, co przytrafiło się szalonemu magowi, ale słyszałem, jak rakszasy mówiły, że troły zajęły południowe kamnaty. Nie zdziwiłbym się, gdyby mroczne elfy miały coś wspólnego ze zniknięciem Halastera. Jeżeli chcesz odnaleźć but, to musisz ponownie przeszukać ich obozowisko. Pewnie. Uważaj jednak, troły najpierw zabijają, a potem zadają pytania. Pójdę już. Jak sobie życzysz. Na południe, tak? To musi być kamień portalu. Tutaj wsadzamy kamień aktywacyjny pewnie. No siema. Witaj, skarbie. Jak leci? Poznajesz Linu, kapłankę Sehanin, księżycowego łuku, którą widziałeś w karczmie pod ziejącą czeluścią. Wydaje się być pogrążona w myślach, ale kiedy się do niej zbliżasz, podnosi głowę. Tak, mogę w czymś pomóc? Nie poznajesz mnie, Linu? To ja, Krwawy Joe. Och tak, Krwawy Joe, oczywiście, że cię poznaję, jestem po prostu... Mam bardzo dużo na głowie, ci biedacy uwięzieni tutaj, chciałbym im jakoś pomóc. Gdyby tylko udało się nam zdobyć kamień aktywacyjny dla tego portalu, te biedne dusze mogłyby zaznać w końcu wolności. Może zechcesz im pomóc w zdobyciu go, Krwawy Joe? Co tutaj robisz? Próbuję pomóc tym ludziom w odzyskaniu wolności. Niewolnicy mogliby uciec z podgórza przez portal, znajdując się w pomieszczeniu obok, ale można go otworzyć jedynie za pomocą kamienia. Możesz znaleźć dla nich ten kamień, Krwawy Joe. Nie wiem, gdzie dokładnie się on znajduje, ale Shalish z pewnością może powiedzieć ci nieco więcej na ten temat. To on dowodzi niewolnikami. Powinieneś pójść i porozmawiać z nim. Nie martw się, znajdę ten kamień. W takim razie życzę ci szczęścia. Jeśli znajdziesz kamień, daj go Shalishowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Okej, nie wiem, nie chcesz się dołączyć? Pewnie mogłabym odpowiedzieć ci na twoje pytania, ale jeżeli pragniesz informacji, to chyba lepiej będzie, jeżeli porozmawiasz z Shalishem. To on dowodzi tymi biednymi niewolnikami. Wiesz coś o tym sarkofagu? Wiem jedynie, że jest narzędziem wielkiego zła, a to wystarczy, żebym nie chciał się do niego zbliżać. Samo dotknięcie go mogłoby uwolnić jakiegoś demona albo potężnego nieumarłego. Nie powinniśmy zatem spróbować go zniszczyć? Tak, masz rację, ale nie chcę ryzykować życia niewinnych ludzi, dopóki ci niewolnicy są w pobliżu. Powinniśmy zostawić sarkofag w spokoju. Coś jeszcze? Udało ci się dowiedzieć czegoś podczas pobytu tutaj? Niewiele, jeżeli masz jakieś pytania, to porozmawiaj z Shalishem. Chciałbym ci pomóc, ale większość czasu spędziłam tutaj. Jest wiele niebezpiecznych stworzeń w podgórzu, drowy, rakszasa. Ktoś musi chronić tych biednych niewolników. Okej, chyba najprawdopodobniej dopiero jak uwolnimy niewolników, to ona się do nas dołączy, no nie? Bo na razie ona chce ich chronić. Pójdę już. Żegnaj zatem. Okej, to ten sarkofag też zostawię. Kapłanka by się nam przydała. Czyli musimy iść do południowej części poziomu drugiego. Po ten kamień. No to możemy się teraz tym zająć. Przynajmniej wiemy, co robić. Może właśnie potrzebujemy w drużynie kogoś, kto będzie lepiej widział ukryte drzwi. I jak pójdziemy z powrotem na poziom pierwszy, tam na południe, to może on właśnie albo wypatrzy jakieś ukryte drzwi, albo jakieś sekretne mechanizmy, no nie? Albo po prostu napiszecie mi w komentarzu, bo co tam i zrobimy to. Albo sprawdzę na necie, bo co tam i zrobię to. Tak czy siak. Pewnie to zrobimy kiedyś. Teraz pora udać się na południe w poszukiwaniu kamienia aktywacyjnego do portalu. Ale to oczywiście już w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.
Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.